drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj rozpakujemy sobie te właśnie bezprzewodowe słuchawki firmy Thomson. Dystrybutorem produktów firmy Thomson w Polsce jest dobrze wam znana z mojego kanału firma Hama Polska. Jesteście ciekawi tych słuchawek? Zapraszam do oglądania. Ok, przede mną słuchawki od firmy Thomson. Jest to dokładnie bezprzewodowy model w kolorze białym. Nazwa modelu WHP3311W. I na froncie mamy wizualizację tych słuchawek oraz podstawowe cechy. Pasmo, na którym słuchawki komunikują się z bazą 863 MHz, system PLL zapewniający najlepszą jakość tego dźwięku, automatyczne skanowanie częstotliwości i ładowanie w tej właśnie bazie. Po boku mamy podstawowe cechy, czyli 100 metrów zasięgu na otwartym terenie. W pomieszczeniach w domu oczywiście będzie to troszkę mniej. Zakres przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz i regulacja w jednej ze słuchawek. No i z tyłu mamy szerzej już wszystko opisane. Frekwencja, system PLL i tak dalej, czyli wszystko, o czym już powiedziałem. Mamy też zawartość zestawu, słuchawki, stacja dokująca, zasilacz, kable, dwie baterie i instrukcja. No dobrze, z kartonika już się więcej nie dowiemy. Pora je sobie rozpakować i zobaczyć. Ok, moi drodzy, w środku jeszcze instrukcja obrazkowa. Następnie opisy, wszystkie parametry. Myślę, że informacje to prawda dość lakoniczne, natomiast bardzo przydatne. Zaglądamy do opakowania i proszę bardzo, słuchawki już widzimy. Teraz je sobie obejrzymy, zobaczymy jeszcze, co tutaj ciekawego producent nam daje. Stacja dokująca z diodami, ze stykami do ładowania, z tyłu wejścia i przełącznik trzech kanałów. Jeszcze taki zasobniczek mamy. Już sobie zaglądamy, kabelki i pewnie będzie też bateria, a raczej dwie baterie. Zobaczcie, baterie ładowalne, czyli możemy sobie w bazie te słuchawki na bieżąco, po prostu odkładając po użyciu, ładować. Więc będziemy je mieli zawsze naładowane. To jest oczywiście świetne i bardzo przydatne. Jest niewielki zasilacz sieciowy oraz kable. Mamy tutaj przejściówkę z cinch na gniazdo mini jacka. Ja akurat coś takiego mam w telewizorze, ponieważ mój telewizor nie posiada typowego wyjścia na mini jacka, posiada tylko cincha, więc taka przejściówka jest obowiązkowa w przypadku tego typu telewizorów. No już właściwy kabelek mini jack, służący do połączenia tej przejściówki lub samego telewizora, jeśli ma wyjście na mini jacka, z tą bazą. Więc baza sobie gdzieś tam stoi, a my już patrzymy do samych słuchawek. Z tego, co widziałem, Thomson ma kilka modeli, ma także czarne, ma też troszkę wyższe modele. Więc powiem wam, te słuchawki to prawda jeszcze nie mają baterii w sobie, natomiast same słuchawki, jak na dość duży headset, są naprawdę lekkie. Zobaczmy sobie pałąk. Jest taki typowo plastikowy. Mamy poduszeczkę. Jest to całkiem miękkie. No, obszyte jest jakimś materiałem, ciężko powiedzieć mi, co to jest. Jeśli chodzi o nauszniki, to też jest tego wypełnienia dość dużo, też jest dość miękkie. Przestrzenie, czy zakryją całe uszy, to się okaże, są dość duże, więc zobaczymy. Mamy wszędzie plastik, prowadnice są także plastikowe. Słuchawki rozszerzają się dość dużo, więc dopasują się na każdego. Oznaczenie słuchawka prawa, lewa. Ruchomość muszli, jak widzicie, dość duża. No i wszystko mamy generalnie z plastiku. Ten plastik nie jest też jakiejś super wysokiej jakości, nie wydaje się, żeby to było nie wiadomo jak wytrzymałe, natomiast myślę, że w takiej cenie około 200-250 zł jak za słuchawki bezprzewodowe, to wykonanie jest w miarę dobre. Oczywiście jak się sprawdzą, pokażą testy. Co tu jeszcze mamy? Autotune, przycisk do ustalania tej częstotliwości z bazą, on off, suwaczek i potencjometr, bardzo przydatna rzecz, ponieważ nie musimy sięgać po pilota, jeśli chcemy ściszyć, tylko używamy sobie tej słuchawki. I tu mamy też styki do tej stacji dokującej, czyli w sumie wygląda to w ten sposób. No, przyznacie sami, że bardzo ładnie gdzieś przy telewizorze mogą sobie stać, przy okazji się ładują, są w pełni naładowane zawsze, bierzemy je sobie i używamy. Tak więc pod tym względem
w teorii brzmi to wszystko świetnie. Co do wykonania, no jest, powiedziałbym, poprawne, ale nic więcej. Jeszcze mam tu jakieś zatrzaski. Dobra, tutaj mamy baterii, więc jak to sobie zdejmiemy, mamy miejsce na dwa paluszki AAA, które producent daje nam już w zestawie, więc bardzo fajnie. Nie musimy się martwić o zasilanie. No i cóż, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. Pora się po prostu zabrać za testy tych słuchawek i za jakiś czas dowiecie się wszystkiego, co myślę o tych słuchawkach firmy Thomson, jakie mają wady, jakie mają zalety i jak się ma ogólny stosunek jakości wykonania, jakości dźwięku do tej ceny. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was. Cześć!